Dzisiaj około 2:30, 3:00 nad ranem pół Polski spała, a druga pół Polski nie dowierzała w to, co się dzieje. Myślę, że stres był tak ogromny, że większość z naszych rodaków w pewnym momencie po prostu wyszła na spacer do Żabki albo do jakąś stacji, żeby tam sobie kupić piwko, ale na pewno jak szli, to nie szli tak szybko jak ten, który chodzi najszybciej ze wszystkich znanych mi ludzi na świecie, Dawid Tomala. Złotym medalistą olimpijskim w chodzie sportowym na 50 kilometrów w tym ostatnim historycznym występie właśnie tego dystansu, tak bym to nazwał. Moi drodzy, absolutnie spektakularna sytuacja. Tak sobie przeanalizowałem wszystkie złote medale Polaków na letnich igrzyskach olimpijskich i wydaje mi się, że bardziej niespodziewanego nie mieliśmy. Może Renata Maurer w 96 roku, bo wtedy wiele osób jej nie znało, ale ona wtedy była na takiej pozycji, że jednak uważano ją za jedną z faworytek do, powiedzmy, czołowej szóstki. Tutaj wyskoczył chłopak jak z Filip z Konopi, oczarował nas wszystkich, jesteśmy zachwyceni, będziemy o nim rozmawiać. Kamil Gapiński, witam was bardzo serdecznie. Moimi gośćmi dzisiaj są pan Bohdan Bułakowski, czyli siódmy zawodnik na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie na dystansie 20 km właśnie w chodzie. Witamy. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie, więc z panem Bohdanem dzisiaj sobie to wszystko przeanalizujemy, spróbuje nas nauczyć chodzić, bo pewnie my nie umiemy chodzić, chociaż nam się tylko wydaje, że umiemy, no zaraz to wszystko ogarniemy. Sebastian Warzecha, weszło.com, kierunek Tokio i dzisiaj piekielna koszulka, pokaż co ty tam na niej masz. Mam Deadpoola. I powiedział bardzo stanowczym głosem takim. Mam Deadpoola, to taki straszny wariat. A dlaczego akurat Deadpoola? A bo kupiłem kiedyś, jak zobaczyłem film i stwierdziłem, okej, kupię sobie koszulkę. Ale i... co on symbolizuje? A powiedz. Gdzieś symbolizuje to, co Dawid Tomala zrobił z rywalami. I bardzo dobrze. Zniszczył ich. Zniszczył ich. Jest też z nami Kacper Marciniak, nasz sympatyczny dziennikarz weszło.com kierunku Tokio. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytacie o spóźnienie, dlaczego się spóźniliśmy. Balowaliśmy w Galerii Mokotów na obiedzie z Krzysztofem Stanowskim, oblewając medal Dawida Tomali. No i po prostu się nie wyrobiliśmy. No tak trzeba żyć. Jest piąteczek, piątunio, popołudnie, więc musieliśmy trochę tryb impreza uruchomić. Jesteśmy z wami i ja oczywiście rozpoczynam od naszego gościa specjalnego, panie Bohdanie. Co tam się od Janie Pawliło, bo nikt, absolutnie nikt nie brał pod uwagę tego chłopaka jako kandydata, nie wiem, do pierwszej czwórki, piątki, a on zdobywa złoto i to w stylu, który budzi olbrzymią sympatię i respekt, bo mówi wszystkim tak, a szedłem sobie, nudziło mi się trochę, to od nich odszedłem, a oni już go nie dogonili. No to brzmiało, jakby to była najprostsza sprawa na świecie. No, ja myślę, że to niespodzianka to... Mało powiedziane. To mało powiedziane jest, bo to jest... Ja akurat do końca nie zjeżdżyłem, poszedłem trochę spać, mówię, rano się zbudzę i zobaczę. No, gdybym się spodziewał, no to na pewno bym oka nie zmrużył. To w którym momencie pan się położył? No jakieś 15 kilometr, jak jeszcze wszyscy szli w grupie i nic się jeszcze nie działo, więc miałem dosyć ciężki dzień wczoraj, więc mówię, rano wstanę, to zobaczę. No, gdybym mógł się przewidzieć coś takiego, no to a w chodzie, w sporcie w ogóle jestem już 45 lat. Jako zawodnik, jako trener, jako sędzia również. Także, a bardzo się cieszę, że w ogóle, że to Dawid zdobył ten medal, bo jest bardzo sympatyczny, skromny, kulturalny młody człowiek. Choć tam mu się coś wyrwało na mecie, ale komu by się nie wyrwało, jak zdobył Mistrzostwo Olimpijskie, nie? No dobrze, ale to jaka pana była pierwsza reakcja? Jak pan rano wstał, odpalił tam, nie wiem, telewizor czy internet i zobaczył, że mamy mistrza olimpijskiego? Myślał pan, że ktoś sobie robi jaja? Czy... Nie, ja myślałem, że mi się śni. Ja jeszcze się dobrze nie przebudziłem, przecieram oczy, patrzę i mówię, co? Nie mogę w to uwierzyć po prostu. No to skoro ja w chodzie znam... Będąc pół wieku w chodzie. Tak, i znam gościa osobiście. Robert Korzeniowski też pewnie nie mógł w to uwierzyć. No był w szoku w trakcie komentarza. No właśnie, więc tutaj, znaczy ja bym powiedział tak, to jest chłopak, który na pewno ma predyspozycję, miał predyspozycję już jak był juniorem. Kilka lat temu pobił na 3 kilometry pobił rekord Polski Roberta Korzeniowskiego, więc to świadczyło o jego potencjale.
Natomiast no, nie odpalało z jakiegoś powodu. Z tego, co wiem, bo jak z nim rozmawiałem, to tam startował już tam na międzynarodowych imprezach, ale na 20 kilometrów. I zawsze jakoś tak do 12-15 kilometrów był dla niego kryzysowy i potem odpuszczał i zostawał z tyłu. No więc to takie moje pytanie. Przy takim talencie on ma w ogóle bardzo dobrą technikę. No nie miał żadnego ostrzeżenia, tak? Tak. On w ogóle nie pamiętam, czy kiedykolwiek, żeby on był zdyskwalifikowany. Kiedyś chyba w zeszłym roku po zawodach, ja sędziowałem wtedy i on mnie się zapytał, podszedł do mnie i się mnie pyta, jak z moją techniką. Ja mówię, Dawid, gdyby wszyscy chodziarze chodzili tak jak ty, to my sędziowie byśmy nie mieli co robić. On ma przede wszystkim technikę użytkową, bym powiedział, czyli ekonomia ruchu. Mhm. Mu to jakoś tak, no z tym to się chyba trzeba urodzić. Natomiast dlaczego właśnie tych wyników nie miał tak jak do tej pory? No mi powiedział, prosta przyczyna, praca. No, musiał pracować, żeby się utrzymać. To w ogóle była taka wzruszająca historia. Przecież on opowiadał dziennikarzom Onetu na mecie, że chodził na budowę. No wiadomo, że pieniądze w chodzie sportowym, jeżeli nie jesteś wielkim mistrzem, to nie jest pewnie nic takiego, co by ci pozwoliło się utrzymać. I że ze zmęczenia zdarzało mu się na siedząco zasypiać. No wiadomo, że na tym mistrzowskim poziomie kluczowa to całą robotę w treningu to robi regeneracja. I właśnie raz się regeneruj, jak masz pracować ileś godzin dziennie. I to nie... powiedziałbym na komputerze, tylko fizycznie na budowie. Fizycznie, tak. Znaczy tutaj ta siła fizyczna jemu też się przydała. Bo robił tutaj, taką podbudowę. No bo to jest rodzaj treningu też, no tak, prawda? Tak. Chodziarze też siłę robimy, prawda? Jasne. Zamiast chodzić na siłownię, no to miał ten. Ale tutaj o co chodzi? Ja to tak porównuję. Grupa, elita naszych sportowców, która jest w teamie Orlen, gdzie ma pieniądze i wyjazdy, zgrupowania, i chłopak, który gdzieś tam z Opolskiego pochodzi, który pracuje fizycznie, żeby się utrzymać, trenował tyle, na ile mu sił wystarczało. Bo ja wiem, jak to jest, jak też fizycznie pracowałem, jak jeszcze chciałem zrobić trening, to jeszcze przed treningiem usiadłem, mówię, odpocznę jeszcze 15 minut. I przysypiałem, budziłem się za godzinę, muszę iść na trening. Więc to jest zupełnie inna bajka. No, niestety, my chodziarze, bym tak powiedział, zawsze byliśmy tym kopciuszkiem w lekkiej atletyce, takim brzydkim kaczątkiem. I w naszych władzach i media też sobie, tak powiem, podpiwali, różne docinki były. No właśnie, co by pan odpowiedział tym wszystkim, którzy nazywają ten sport, cytuję, a takich cytatów nie brakowało wczoraj w internecie, najgłupszym sportem na igrzyskach? No to znaczy ja panu powiem tak, dlaczego najgłupszym? Dlatego, że nie jest popularyzowany. W czasach, gdy Robert Korzeniowski zdobywał medale, to się odwróciło, bo Robert był znany, 4 złote medale olimpijskie, nie ma takiego chodziarza, nie było do tej pory. A później, jak Robert skończył karierę, gdzieś to wszystko, te wyniki poszły w dół. W zasadzie dzisiaj jest taka sytuacja, bo ja sędziuję dużo zawodów, że no nie mamy następców. Czołówka na Mistrzostwach Polski startuje na 20 kilometrów. 12 seniorów to jest góra. Jeśli chodzi o mężczyzn, na 50 kilometrów to musimy od lat organizujemy Mistrzostwa Polski za granicą, bo po prostu nie opłaca się dla 4-5... zamykać ruchu gdzieś. Tak, zamykać ruchu, i to są koszta i perturbacje. Więc przeważnie ostatnio to zawsze były w Dudnicach na Słowacji te Mistrzostwa Polski. No właśnie, bo tak czytaliśmy, że on dobrze wystąpił, mówił o Dawidzie na Mistrzostwach Polski, i tak ja przeczytałem, myślę, a nie znałem tej historii, nie wiedziałem dlaczego. Tak. Dlaczego na Słowacji te Mistrzostwa Polski? To trochę jak Tour de France, który czasem się przenosi do innego kraju, ale oni to robią dla pieniędzy, a wy robiliście... To już jest od lat, to już od kilkunastu lat tak jest. Okay. Jeszcze może wspomnę, za moich czasów, to ja kiedyś pamiętam w 83 roku chyba w Szczecinie zdobyłem Mistrzostwo Polski, pobiłem rekord Polski na 50 kilometrów, to nas startowało 30. To gdzie tutaj porównywać te 4-5 gości? A to co, to ten sukces Roberta Korzeniowskiego, a właściwie te sukcesy Roberta Korzeniowskiego nic nie zmieniły? To znaczy, ja wiem, nie przełożyły się na popularyzację chodu wśród młodego pokolenia.
Tak, wolał rzucać oszczepem i młotem młodzi. Tak, tam na każdym podwórku leci jakiś młot, trzeba uważać, uciekać. No, to też młodziarze też narzekają, że są traktowani, przeważnie konkurencje młotu są rozgrywane na bocznych stadionach, albo przed głównym meetingiem, albo no, takie piąte koło uwozu często. Tak. No, no, ale widzi pan, bo ja to tak. Samozaparcie, przeszkody, ja zawsze właśnie tak sobie tłumaczę. Im więcej przeszkód, tym ludzie są odporniejsi psychicznie. Jak porównując głodnego i sytego. Syty jest leniwy, prawda? Usiądzie na fotelu, a co ja tam się najadłem, a głodny to będzie zasuwał, bo jest głodny, tak? A powie pan taką rzecz, odeprzyjmy ten argument główny, który wysuwa się przeciwko chodziarzom, czyli że oni nie idą, tylko biegną. To też, nieznajomość przepisów przede wszystkim i też nasi komentatorzy, to wrzucę kamyczek do ogródka naszych komentatorów, bo jak słucham czasami, co oni wygadują na temat chodu, no to tam mi się w środku trochę gotuje. Przede wszystkim kwestia, na czym polega technika poruszania się i jakie są zasady sędziowania chodu sportowego. To wstajmy, pokażmy to. Ja spróbuję być, ja będę modelem, ja będę szedł. Dobrze. Nie wiem, czy widać, zrobimy tak, żeby było widać moje nogi. Zrobimy? Nie, umiemy tak zrobić? No to czy musiałbym ten, bo tak. O, dobra, przede wszystkim stopy i kolano. No, stopy. No co więc krótko. Pierwszy przepis jest taki, że ma być stały kontakt z podłożem. Czyli w momencie podwójnego podparcia, bo tu jest podwójne podparcie, tak? No. Tu stoimy napięcie, tam na palcach. Nie możemy być w powietrzu. Ale jest powiedziane w regulaminie, że nie wolno filmować i puszczać tego w zwolnionym tempie, że to oko sędziego ocenia, prawda? Czyli sędzia ma ocenić, czy ten jest... Nie ma waru, tylko jest. Sędzia rządzi tak, tutaj. Tak. No tam jeszcze są, wiadomo, że jest od 6 do 8 sędziów na trasie. Trasa jest przeważnie na wahadle albo na okręgu. Jeśli na stadionie, no to na stadionie. I żeby zawodnika zdyskwalifikować, do tej pory było tak, że 3 sędziów wypisywało wniosek, czyli czerwoną kartkę na dyskwalifikację. Okay. I to wystarczało do dyskwalifikacji, ale dyskwalifikacji udziela sędzia główny. Czyli on to musi jeszcze klepnąć. Tak, znaczy nie, jeśli jest automat, jeśli dostaje 3 czerwone kartki, no to on wykonuje, jest katem. Okay, wykonuje dobrze, wyrok. Jak kat dostaje wyrok i ma wykonać siąść mu głowę, czyli tam ten i ten. Natomiast wprowadzono parę lat temu dodatkowy przepis, że jeśli są 3 wnioski na dyskwalifikację, to zawodnik idzie do strefy kar. Czyli w zależności od dystansu, długość kary zależy od dystansu. Na 5 km 30 sekund, na 10 minut, na 20 km 2 minuty i na 50 km 5 minut. Jest wytyczona przy trasie specjalna strefa, jest sędzia ze stoperem, wchodzi. I żeby dostać dyskwalifikację, po odbyciu tej kary zawodnik z powrotem wchodzi na trasę i kontynuuje. Dobra, to proszę teraz chcę przejść kawałek takim stylem, jak się... Ale jeszcze chciałem, bo jest drugi przepis. O wyproście nogi w kolanie. Okay. Tak? Czyli w momencie zetknięcia się nogi wykrocznej z podłożem i zawsze musi być spięty, noga w kolanie powinna być wyprostowana, aż do momentu pionizacji. Dopiero ją można ugiąć tutaj, jak ona już przez linię tułowia przychodzi, prosta i tutaj się ugina, prawda, automatycznie. Czyli nie może być czegoś takiego, tak? Okej. Bo to już jest, bo o co chodzi? Ugiętą nogę można szybciej przenieść niż prostą. A czy wy też tak chodzicie potem już na zakupy z przyzwyczajenia? Ja jak chodzę szybko po ulicy, ale to nie, bo to jest... Ja sobie trochę robię jaja, ale proszę pokazać, jak to prawidłowo. Jak w angielskiej telewizji był taki... Monty Python, Ministerstwo Głupich Kroków. Ja teraz chodził tutaj. Tak. No to nie o to chodzi. Właśnie tego musimy uniknąć. Nie robisz Monty'ego Pythona. A to musi być płynnie, więc ja to w zwolnionym tempie może pokażę. A, i ręce, praca ramion. No jaka praca ramion, bo to jest ważne. Ręce są motorem, bo proszę zauważyć, że częstotliwość pracy nóg zależy od częstotliwości pracy ramion. Okay. To jest koordynacja na przemian stronna. Okay. Więc najbardziej optymalna pozycja to jest rąk. Okay. Ugięte mniej więcej
pod kątem prostym. No, tam indywidualnie niektórzy mają trochę więcej, niektórzy trochę mniej, ale generalnie jest tak, że 90 stopni. Okay. Ramiona rozluźnione nisko, opuszczone, okay, tak, blisko przy ciele. I teraz panu pokażę, jak ręce powinny pracować. Luźniutko. Dobra. To jest tak, że łokieć chodzi tak, jakby chodził po wahadle, po wycinku, okay, po wycinku koła. Okay. Tutaj powinien być z tyłu mocny zamach, okay, to chodzi o tą dźwignię i to pójście do przodu i to daje wydłużenie, automatycznie wydłużenie kroku, tak, żeby nie drobić w miejscu. Tak? No ale jak teraz połączyć z nogami? I teraz może ja przejdę pierwszy, dobra, wolno. Dobrze? Więc coś takiego to wygląda mniej więcej tak. Do widzenia. W zrównionym tempie. Niech pan teraz spróbuje, ale tak. Stawiamy na piętę, no, tu najdąga prosta w kolanie, no, i przechodzimy, tak? Pięta, palce. I teraz rękoma trzeba. A, no właśnie, no to, trzeba jak, to trzeba jak w tym. To ja wolę jak na imprezie, że mogę sobie tak potrafić. A, no to ale już mniej więcej, tak, czyli mniej więcej wiemy, jak to wygląda. Tak. Dobra, to siadamy, dziękujemy serdecznie za tę prezentację. Natomiast dobra, no i teraz jak oni tak idą, czy w ogóle ludzkie oko jest w stanie to wychwycić? W sensie, że właśnie te kolana się zegną, bo mówił pan, że nie można w slow motion. To właśnie ja panu powiem tak, z sędziowskiego punktu widzenia, wyprost nogi w kolanie jest bardzo, znaczy jeśli kolano jest ugięte, to jest widoczne od razu. To każdy sędzia to wychwyci. Natomiast jeśli chodzi o tą fazę lotu, no tutaj to jest trochę problem. I bardziej sędziowie sędziują porównawczo, bo są zawodnicy, którzy chodzą bardzo płynnie i to widać, że nisko przy ziemi, a są tacy, którzy mają jednak ta linia taka falista jest i tracą kontakt z podłożem, zwłaszcza przy dużych prędkościach. Więc jeśli idzie grupa, powiedzmy, 3, 4, 5 zawodników, i ja widzę, przyglądam się. I zawsze się ten, który no, najwięcej, że tak powiem, traci kontaktu, to od razu jest widoczny. Uh-huh. Na tej zasadzie. Ale to już, wie pan, to też jest kwestia praktyki, bo no, ja mam praktykę, powiedzmy, no, z kilku, że tak powiem, jakby to nazwać. Byłem zawodnikiem długie lata. Sędzią i trenerem, z kilku perspektyw. Trenerem, no i teraz jestem sędzią, prawda? Uh-huh. No więc to się kumuluje, ta moja wiedza jest taka, że ja prawie w ciemno mogę powiedzieć, kto idzie prawidłowo, kto nie. I teraz jest właśnie problem, bo widzowie w telewizji tego nie rozróżniają, więc przy tych dużych prędkościach im się wydaje, że bo oni biegną na prostych nogach. Uh-huh. Były takie propozycje, to nawet taki świętej pamięci polski trener, bardzo znany, Jerzy Hausleber, który no, tam stworzył tak zwaną meksykańską szkołę chodu sportowego, proponował, żeby ten przepis o braku kontaktu w ogóle zlikwidować, żeby tylko oceniać wyprost nogi w kolanie. Mhm. Dlatego, że biomechanicznie zbyt duża amplituda, czyli zbyt duży lot, nie pomaga, tylko przeszkadza, dlatego że im większa amplituda, tym przemieszczanie się do przodu jest wolniejsze, bo jest zakłócenie, prawda? Chodzi o to, żeby przesuwać się do przodu jak najszybciej, jak najbliżej ziemi. To jest najbardziej ekonomiczne. I na przykład Dawid chodzi właśnie bardzo płynnie, bardzo ładnie, ekonomicznie, technicznie. I także to jest u niego duży plus, dlatego że on oszczędza energię. Panowie, jak wy zareagowaliście na ten medal? Bo Kacper chyba spał. Nie, do drugiej w nocy nie spałem, potem już padłem. Padłeś, niestety. Natomiast widziałem, że Seba się na Twitterze ekscytował i był absolutnie w szoku, podobnie jak cały kraj. Ja miałem iść spać o północy, patrzę, idą Polacy gdzieś tam na czele tej grupki, myślę sobie, dobra, poczekam godzinkę, zobaczę, co się stanie, a nuż będzie dobrze. I jak odpadną od tej grupy, no to pójdę spać faktycznie. Okazało się, że nie odpadli. Dawid dodatkowo zaatakował. Wytrzymywałem tam już resztką sił, żeby nie zasnąć, ale opłaciło się. I tak, byłem w szoku. Chyba wszyscy byli w szoku. Robert Korzeniowski komentujący to przecież mówił, że za wcześnie, że oni go dogonią, że to jeszcze nie jest tak dobrze. On zwiększał tę przewagę. Mam wrażenie, że go puścili troszeczkę, bo nie spodziewali się, że on utrzyma po prostu to tempo. Trochę jak w kolarstwie, kiedy się puszcza na początku wyścigu jakiegoś teoretycznie słabszego zawodnika, tak, i jesteśmy pewni, że peleton go dogoni. Szczególnie, że wiesz, na początku na przykład doskoczył zawodnik z Chin, który dość szybko został złapany mimo wszystko i stracił siły.
Natomiast Dawid nie wiem, jak sobie poradził w tym upale, no bo przecież o tym też głównie mówiono, że pogoda tam będzie zabójcza. Tak. Nie mam pojęcia, jak to zrobił, ale tak naprawdę nawet na metę wchodził dość spokojnie, dość wyglądał na wypoczętego wręcz. Przecież on nie upadł ani na asfalt, nie siadł nic, tylko się stanął, poczekał na kolejnych zawodników, przybił piątki. On w ogóle tak zareagował na mecie, jakby zdobywał złoty medal olimpijski co tydzień. To nie było w tym wielkiego ekscytacji. Taki był duży nie miał spokój. Sił na ekscytację. No może nie miał, może faktycznie. On z charakteru jest taki bardzo spokojny. Stonowany człowiekiem takim i raczej emocji po nim nie widać. Natomiast tutaj jeszcze bym wspomniał, bo tak, to była jego druga pięćdziesiątka w życiu, którą on ukończył. Pierwszą szedł właśnie w marcu, pod koniec marca w Dudyńcach na Słowacji, gdzie były między innymi Mistrzostwa Polski. Dokładnie nie wiem, bo z nim nie rozmawiałem w tym roku, jakoś tak nie było okazji. Natomiast wiem, że nie zrobił minimum, bo on do tej pory chodził 20 km tylko. Mhm. Że nie zrobił minimum na 20 km. Podejrzewam, że spróbował szansy na 50. I tam zrobił bardzo dobry wynik, był drugi. I tutaj mu prawdopodobnie już miał cel, że będzie na igrzyskach szedł 50 km i zrobił robotę pod 50 km. A jego trenerem jest jego tata, tak? Jego tata, tak. Czyli musieli, bo wiemy jak było z Patrykiem Dobkiem i ze Zbigniewem Królem, że przejął tego płotkarza, jeden z naszych najlepszych trenerów lekkoatletyki w historii i zaczął dostrzegać w nim Zbyszek, bo pan Zbyszek dla mnie, zaczął dostrzegać w nim cechy 800-metrowca, kombinował powoli, Mistrzostwa Polski, halowe Mistrzostwa Europy, Igrzyska. Tutaj to się taka analogia trochę nasuwa tutaj. Trochę się nasuwa, tak. No tutaj poza tym tak, właśnie to co Robert, bo Robert miał te pięćdziesiątki obchodzone, on wiedział, bo jest takie powiedzenie, że tak, maraton zaczyna się po 30 km, a chód na 50 km po 35. Bo to jest kwestia, jak swoje siły zagospodarujemy, na ile zostanie nam energii na końcówkę. No bo końcówki decydują. Przebiegłem 6 maratonów, jestem skłonny się z tym zgodzić. Tak to bywa właśnie. Tak, więc i podejrzewam, że Dawid czuł się dobrze, może tam gdzieś, nie wiem dokładnie na którym kilometrze on im odjechał nagle. Około 30 kilometrów. To jest, ja też chodziłem bardzo dużo 50, zresztą byłem też i rekordzistą Polski. I z mojego doświadczenia, i Robert na pewno też, to było za wcześnie. A Dawid poszedł, on tego doświadczenia nie miał, bo on miał jedną 50 zaliczoną. No tak. Poszedł na spontanie. Igrzyska olimpijskie, dobrze się czuł, tam zaczęli zostawać i poszedł. I teraz była kwestia, czy on wytrzyma. I Robert zaczął krzyczeć, zdenerwowany, co on robi, przecież on nie wytrzyma. I był taki, że końcówkę tam, ja oglądałem, pokazywali nam ostatni pętli, jak on szedł, to ostatni kilometr, to widać było, że on już zwolnił, bo tam już miał nawet większą przewagę i to już stopniało do prawie do minuty. Tam się zaczęli trochę dochodzić. No ale to on już mógł kontrolować, że dojdzie, prawda? Poza tym, jak się widzi metę, no to jeszcze na pierwszym miejscu, no to już nie ma szans, żeby, chyba żeby zemdlał i się przewrócił. No, tam była też taka sytuacja chyba, że miał 2 minuty przewagi nad resztą i wydawało się, że więcej nie będzie. Nawet on nagle, 3 w pewnym tak, momencie, on potem powiększył te 2 minuty do 3, a te 3 chyba jeszcze miał 4 kilometry przed metą, tak? No więc wtedy komentatorzy Eurosportu trochę mówili, Robert Korzeniowski i pozostali. Że dojdzie, tak? Tak, że to już jakiś kataklizm by się musiał wydarzyć i było słychać takie niedowierzanie w ich głosach na zasadzie, co tutaj się właśnie dzieje, co my komentujemy w ogóle. A jakich on zawodników pokonał? Bo chciałbym, żebyśmy trochę tła tego sukcesu pokazali. Całą czołówkę światową. Mistrz olimpijski z Rio, Matej Todt ze Słowacji, przyszedł 14. Z Francuz, rekordzista świata, wycofał się. Cała czołówka światowa. No, tam nie widziałem Japończyka, który nie wytrzymał, tak się pochylił, jakby miał wymiotować przy trawniku, w końcu nie dał rady, zaczął uderzać w ogóle pięścią w trawę, widać było taką olbrzymią frustrację połączoną z wielkim zmęczeniem. Naprawdę, przecież te warunki w Tokio, to cały czas podkreślamy, dlatego triatloniści, czy chodziarze, czy jeszcze maratończycy będą startować bardzo wcześnie, są bardzo trudne. Tak, wilgotność, kombinacja, wysoka temperatura i wilgotność powietrza. Też to jest sprawa bardzo indywidualna. Są zawodnicy, którzy tracą więcej płynów, bardzo się pocą i to jest niebezpieczeństwo szybkiego odwodnienia.
A są tacy, którzy wysokie temperatury specjalnie nie przeszkadzają. Także tutaj no naprawdę, ja tak sobie myślałem. Wczoraj oglądałem na TVP1, tam nasi komentatorzy. Byłem zły, bo zapowiadali występy Polaków następnego dnia, ani słówka o chłodziarzach. Ja mówię, no znowu to samo jest. I teraz jak Dawid zdobył to złoto, to sobie pomyślałem, no to panowie. Już teraz tak łatwo nie zapomnijcie czapki z głów. W naszym sporcie. No. Seba, historycznie jest to sukces, bo przecież przypomnijmy, że po raz ostatni chód na 50 km miał na igrzyskach miejsce. Tak, są różne propozycje, co zrobić. Aktualnie chyba wygrywa to, żeby zmienić dystans na 35 km, plus być może jakieś konkurencje mieszane włączyć w Paryżu, chociaż nie do końca wiadomo jeszcze w jakim kształcie. No ale to też wynika z tego dążenia do równouprawnienia, tak, żeby było dokładnie tyle samo konkurencji męskich i kobiecych. Natomiast no, chód na 50 km, ja przepraszam, ale nie oszukujmy się, no nie jest to telewizyjna konkurencja. No, długo trwa. Długo trwa. No trochę też jak pięciobój nowoczesny, który kiedyś trwał 5 dni, trzeba go było skrócić do paru godzin, a w Paryżu ma trwać w ogóle 1,5 godziny. No, to nie jest telewizyjny sport. Ja bym powiedział właśnie, że jak mamy Polaka na starcie, a potem w czołówce, to się dobrze ogląda, ale jeśli nie mamy kogoś ze swoich, to wtedy faktycznie oglądanie tego w telewizji jest znacznie trudniejsze. Ta ostatnia godzina była mordęgą już wręcz, bo ja wiedziałem, że on ma szansę, ja wiedziałem, że on ma przewagę, ale równocześnie zdawałem sobie sprawę, że on w każdej chwili może na przykład faktycznie dostać zawrotu w głowę, zejść z trasy i nie wiadomo, co się stanie. Bardzo często się zdarzają takie sytuacje. Problemem też jest to, że no, chód mimo wszystko rozgrywa się na małej pętli, tak? To jest dość mocno. Obecnie chodzi się na 20 km na wahadle 500-500, a na 50 km kilometr-kilometr. To jest tak monotematyczne, bym powiedział, w telewizji, kiedy się ogląda. Ale to, wiesz, to musi być też nudne dla zawodników tak naprawdę. No, ja nie wyobrażam sobie, żeby przebiec maraton po pętli kilometrowej. No, chyba około 30 ale już został. Dobrze, ale słyszał pan, jak w zeszłym roku, jak ta pandemia się zaczęła i facet maraton na balkonie przebiegł? No, jakby zawsze są skrajności. Są też tacy ludzie, którzy robią po piątnego Ironmana, ale jakoś mnie to nie przekonuje, chociaż szanuję tego typu historię. A pana zdaniem ten chód powinien mieć właśnie w Paryżu 35, czy może na przykład, bo to nam chyba opowiadał w naszych orłach, w naszym magazynie olimpijskim Robert Korzeniowski, że powinno się podłączyć chód pod bieganie i zrobić właśnie dystansę 21 jak półmaraton i 42 jak maraton. Mnie akurat ta teoria w ogóle nie przekonuje, bo była taka propozycja, chcieli właśnie zrobić półmaraton. Ale niby dlaczego? Ja myślę, że dlatego, że wtedy dużo ludzi na świecie miałoby punkt odniesienia, bo dużo ludzi jednak biega, w jakim oni tempie chodzą i być może by to zrobiło na nich trochę większe wrażenie. I być może byłoby to trochę czytelniejsze. Ja nie mówię, że to dobrze czy źle, tylko odpowiadam na pana pytanie. Ja jestem, znaczy, moje zdanie osobiście, ja jestem konserwatystą, tradycjonalistą. Przez lata były rozgrywane te dystanse i teraz deprecjonujemy osiągnięcia poprzednich pokoleń, którzy osiągali wyniki na tych klasycznych dystansach i teraz ktoś wpadł na pomysł, że to trzeba wszystko pozmieniać. Mnie to nie przekonuje. Natomiast rozumiem argumenty telewizyjne. No właśnie. I myślę, że te 30, tutaj biorąc pod uwagę Dawida, to ja myślę, że 35 km to by było dystans pod niego. Dlatego, że on ma naturalną szybkość, ma bardzo dobrą technikę. I na tą 50 to on poszedł w ciemno, no bo zaryzykował i mu wyszło. No to tak jak w pokera. Tak. Jak blefuje się, albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. No, ale za tym jeszcze musiało stać inaczej niż w pokerze jakieś wspaniałe przygotowanie fizyczne. Nie, no musiał się przygotować. Mówił Marcin Chabowski, na Instagramie wrzucił taki post, że oni byli nawet sąsiadami drzwi w drzwi na obozie w St. Moritz. I tam chyba wyjaśniał Marcin, nasz, przypomnę, maratończyk, który będzie biegł za kilka dni, także w Tokio, że bardzo ciężką pracę po prostu Tomala wykonał. No tak, ale to dopiero od momentu, jak się zdecydował wystartować w Dudinsach, żeby zrobić, czyli w tym roku. Czyli poświęcił ten rok, prawdopodobnie sobie dał jakąś tam przerwę od swojej pracy, zaryzykował, bo dużo sportowców, którzy no, mają sytuację ekonomiczną taką, a nie inną i muszą się jakoś utrzymać, po prostu biorą sobie na przetrzymanie i stawiają na jedną kartę.
zaczynam trenować, przygotowuję się. No wiadomo, że taki dystans to wymaga przede wszystkim kilometrażu. Ja swojego czasu pamiętam, jak do 50 kilometrów się szykowałem, to średnia tygodniowa była, miałem 200 kilometrów tygodniowo. No to robi duże wrażenie, muszę powiedzieć. To już są solidne bardzo treningi. Jak widzimy przyszłość Dawida Tomali? Bo rozumiem, że po takim występie, gdy spojrzymy w jego CV i zobaczymy, że ma 32 lata i gdy dodamy do tego, że to jest jak na chodziarza jeszcze wcale nie taki podeszły wiek, to że mamy pełne prawo oczekiwać, że w Paryżu tutaj znowu będzie pięknie. No tutaj się trochę skrócił okres między igrzyskami do 3 lat, więc... Nie wiemy, jak on indywidualnie do tego podejdzie, no bo to prywatne życie, prawda, nie wiem, jakie on ma plany, czy rodzinne, czy inne, prawda? Ale taki najlepszy z pana perspektywy, trenera i sędziego, człowieka będącego całe życie w chodzie, to ten najlepszy wiek właśnie dla chodziarza. Ja bym mu doradził właśnie przygotowanie do Paryża do 35 kilometrów i to może być jego dystans. Myślę, że teraz, jak on jest złotym medalistą, to będzie miał zaplecze ekonomiczne. Na pewno dostanie stypendium, więc nie musi się martwić o byt, prawda? Na pewno będzie miał szkolenie, więc ja osobiście bym to wykorzystał, te 3 lata poświęcił i pociągnął. Natomiast jaką on decyzję podejmie, to trudno przewidzieć, bo dużo sportowców, którzy dobra, osiągnąłem, nic więcej już więcej nie osiągnę i kończę, prawda? A ja myślę, że u niego to chyba jest taka kwestia, panowie, że jest taki głód i tych sukcesów przecież na poziomie seniorskim nie było, wobec czego jak zdobył pierwszy, to nie chce mi się wierzyć, nie wiem, że pójdzie w ślady Arkadiusza Skrzypaczka z Barcelony, który zdobył 2 złote medale olimpijskie w pięcioboju nowoczesnym, miał 24 lata i powiedział: dziękuję bardzo, do widzenia, no tak. Ja kończę karierę. Myślę, że jednak będzie to Mala próbował. No. Szczególnie, że 31 lat na ten dystans, czy do tej konkurencji, dyscyplin to nie jest dużo, tak? On sam mówił właśnie, że denerwowało go, kiedy mówili koledzy, że już jest stary, że ma 30, że nie jest w stanie już może tych sukcesów osiągać, tak? A on właśnie powiedział, że wręcz przeciwnie, bo Korzeniowski po 30 dawał radę, a wręcz została mistrzem olimpijskim. Ja też jestem w stanie nawet mając robić 36 chyba robię. Tak, zgadza się, więc wydaje mi się, że wiek nie jest przeszkodą. Tak, 36 lat. A jak ma takie sukcesy teraz, być może dofinansowanie teraz będzie lepsze, więc no, oczywiście wszystko przed nim, mi się wydaje. On w ogóle stoi przed fajnym wyzwaniem, bo skoro jest ostatnim mistrzem olimpijskim na 50 km, przy okazji wyprowadził Polskę w historycznej tabeli tych 50 km na pierwsze miejsce, bo jako jedyny kraj mamy 4 złote medale schodu na 50 km, to mógłby zostać pierwszym mistrzem olimpijskim na 35 km. Byłaby to ładna taka puenta, prawda? No, pewnie, tak. Ja w ogóle chciałbym powiedzieć jedną rzecz taką ważną, bo co igrzyska jest mnóstwo komentarzy, że po co my wysyłamy tak liczną reprezentację, że po co wysyłamy ludzi, którzy najprawdopodobniej przypadną w eliminacjach. Marnotrawimy podatki. Albo zajmą jakieś miejsce, wiesz, 50, 60. No właśnie po to, żeby był jeden taki Dawid Tomala, żeby jedna taka historia się trafiła, nawet jeśli raz na 5 igrzysk, no to jest historia, która, wiesz, na 30 lat później ludzie to będą opisywać w artykułach w dalszym ciągu. Czy wam przychodzi do głowy jakiś bardziej niespodziewany polski mistrz olimpijski na letnich igrzyskach? Chyba nie, ale gdyby Anna Plichta zdobyła medal w kolarstwie na tych igrzyskach, to byłby też bardzo duży sukces, taki niespodziewany, choć chyba Seba będzie wiedział lepiej, bo on się na kolarstwie zna, tak, że chyba nie aż taki. Nie aż taki spodziewany. No w kolarstwie niespodzianki są jednak częstsze, bo tam właśnie te ucieczki, szczególnie w kobiecym kolarstwie. Takie bardziej romantyczne jest kobiece kolarstwo. Częściej się te ucieczki zdarzają. Dodatkowo jeszcze nie ma tej komunikacji, przez co wygrała Anna Kaisenhofer. Zresztą ją by można porównać tak naprawdę, bo to jest ten poziom skali. Ta austriacka, tak? Tak, tak. Natomiast no nie, w kolarstwie takie niespodzianki się zdarzają. Zdarzają się etapy wielkich turów, które wygrywają uciekinierzy. Zdarzają się wyścigi jednodniowe, klasyczne, które wygrywają zawodnicy z dalszych miejsc, po których byśmy tego nie oczekiwali, więc myślę, że to nie byłby w dalszym ciągu ten poziom. No bo to jednak mówimy o takiej dyscyplinie typowo wytrzymałościowej, gdzie no idzie się, tak? Też prawie biegnie, patrząc na to tempo. Właśnie się śmiałem, że Dawid Tomala tam w pewnym momencie komentatorzy powiedzieli: idzie 4,19 km, a ja biegłem półmaraton 4,18 km i pomyślałem, coś muszę robić nie tak, a potem dzisiaj sprawdzaliśmy z Sebą u nas w radiu, że jego średnia z maratonu była, znaczy z chodu na 50 km 4,36, a moja z maratonu 4,45. To dopiero jak człowiek sobie przełoży, no to widzi, jakie to są prędkości. Tak. Ja mam tutaj może taką
Historię powiem właśnie porównując do będąc w Stanach trenerem, jak moich zawodników szykowałem do mistrzostw Stanów na 50 kilometrów i wymyśliłem, że no bo oni tam też narzekali, że te treningi są monotonne, bo to trzeba te 35-40 kilometrów w jednej jednostce treningowej zrobić, że to monotonne, że nudne. Ja wymyśliłem, że ja mówię, dobra, to raz na dwa tygodnie jedziemy, patrzymy listę tych maratonów w Stanach, wybieramy maraton i jedziemy, startujemy w maratonie chodem sportowym. Mhm. I sam, a oni mówią, dobrze, ale to jak, pod warunkiem, że trener ty za mnie pójdzie. Ja mówię, bardzo chętnie, bo ja jeszcze w Mastersach startowałem długo i medale zdobywałem. No i parę tych maratonów zaliczyliśmy, no więc wiadomo, tam się to bieganie uliczne właśnie w Ameryce rozwinęło, no więc tam tysiące ludzi. No to pamiętam, że jak tam się mijało kolejnych tych podmęczonych biegaczy, to reakcja jak była, jak spojrzał, co chociaż mi mija? Co tu się dzieje? Tak, prawie umierający, ale się zrywał i mijał. No ale jeden, dwa, trzy razy, potem już rezygnował i ten. Także to no, prędkości takie, na przykład ta czołówka światowa, jak no, powiedzmy tempówki, kilometrówki chodzą, tak dla porównania, nie? Bo to jednak kilometr. No to potrafią chodzić po 3,40, 3,45 na kilometr. Ten, jak byłem w Gwatemali, to ten mój zawodnik najlepszy, to kiedyś mi zrobił chyba 5 razy kilometr po 3,30, by się założył z kolegą, że tak robi. No to już jest naprawdę nieprawdopodobnie szybkie tempo jak na amatorów biegu. Właśnie Gwatemala, bo pan miał tam zawodnika, który został wicemistrzem olimpijskim. Jak pan tam trafił i skąd w ogóle powiedziałbym popularność chodu w tym kraju? To znaczy tak, on zdobył ten medal jeszcze przed tym, zanim ja tam trafiłem. Aha, okej. Tam jakieś były perturbacje, bo ten trenerem był Kubańczyk, też były chociaż. Tam jakieś były personalne rozgrywki i on zrezygnował i wyjechał. Ja się dowiedziałem, bo znam środowisko, jestem też no, w miarę tam rozpoznawalny, więc coś mi dał cynk, że w Gwatemali szukają trenera aktualnie. No to ja od razu tam wysłałem i dali mi do federacji tam, czy do Komitetu Olimpijskiego dali mi maila i od razu ja napisałem szybki kontakt. Oni mnie zaprosili na tydzień na taki rekonesans, przysłali mi bilet. Pojechałem, porozmawiałem, przedstawiłem swoją wizję, no i to możemy zaczynać. Dali mi jeszcze tam chyba miesiąc, żebym się zastanowił i przygotował i wziąłem walizkę i poleciałem. I tak poszło. No i trzy lata do igrzysk w Rio z nimi byłem. Tak. Wrócimy jeszcze do tego tematu. Pan Bohdan Bułakowski jest z nami, czyli olimpijczyk z Moskwy, siódmy zawodnik na 20 kilometrów w tamtych igrzyskach, a także trener i sędzia. Natomiast chciałbym, panowie, żebyśmy chwilę porozmawiali o Marysie Andrejczyk, bo to była taka historia, która, mam wrażenie, wiązała się z permanentnym poczuciem niedosytu. W Rio zabrakło 2 centymetry do olimpijskiego medalu, chociaż wtedy była młoda i nikomu nie znana, no ale nas bolało i tak, że to czwarte miejsce i 2 centymetry. Potem kontuzja za kontuzją, za kontuzją, za kontuzją, a dziś wszystko pięknie spuentowane, trochę jak z Anitą Włodarczyk, z tym, że Anita złota, a Marysia srebrna. Ja bym zaznaczył, że ona cały czas miała problemy zdrowotne, nawet podczas dzisiejszych zawodów. Mówiła, że ją bolał bark. Ona ten bark ma zresztą częściowo naderwany i po igrzyskach na pewno podda się rehabilitacji. Więc to nie jest tak, że problemy zdrowotne ją opuściły kompletnie, tylko na tyle, że była w stanie wystartować. Dzisiejsze zawody na pewno rozpoczęła Chinka na tyle mocno, że już o medal złoty musiało być trudno, bo o ile Chinka rzuciła 66-34, to jest wynik znacznie gorszy od życiówki Marysi, to jednak ona, Polka, w karierze 66 metrów przekroczyła tylko 2 razy w Rio oraz w Splicie kilka miesięcy temu, właśnie kiedy zrobiła trzeci wynik w historii rzutu oszczepem. No wtedy grubo te 66 metrów przekroczyła i myślę, że po tym wyniku właśnie nam się zapaliła taka lampka z napisem złoty medal olimpijski. Też powiedzmy sobie, że te życiówki w oszczepie często są wyśrubowane dużo bardziej niż takie realne możliwości zawodnika, bo trafia się na stadion, gdzie po prostu panują dobre warunki. Więc akurat podwieje pod ten oszczep, który jest podatny na to, że podwieje, że nie wiem, jakoś poniesie go dalej.
Pamiętam, że Marcin Krukowski chyba pobił kiedyś swoją życiówkę o 5 metrów, czy tam 6, robiąc rekord Polski przy tym, i to też był szok. No a później długo, naprawdę długo nie mógł dorzucić do tego wyniku, nawet blisko. Już nie mówimy o tym, żeby go pobił, po prostu kilka metrów cały czas mu brakowało. I tak to wygląda, i tak, tak też na przykład, nie wiem, było z Johannesem Wetterem, tak? Kiedy on się zbliżył do rekordu świata Jana Żelaznego, to też była mała sensacja, bo rzucał daleko, oczywiście, ale to było 91-2 metry, a wtedy było 5 metrów dalej, czy to nawet 6 metrów tak, dalej. Tak, chyba nawet 6. Więc no to... dobra, ale skupmy się na Marysi. Czy złoty medal w ogóle waszym zdaniem był w zasięgu, czy w momencie, gdy ta Chinka rzuciła powyżej 66 metrów, to stało się jasne, że jest zamiecione? Czy no niby był, ale... No bo Chinka przede wszystkim miała tylko jeden dobry rzut, znaczy jeden naprawdę dobry rzut. To nie było tak jak Wojciech Nowicki, tak, że potwierdzał właśnie klasę za każdym razem praktycznie. To nie była Wodarcio, to nie był Nowicki, po prostu Chinka no, w ten konkurs weszła najlepiej jak się dało, a potem dwie próby spaliła, jedną miała chyba na 63 i to, te dwie ostatnie odpuściła, bo już chyba nie była w stanie tak no, fizycznie wytrzymać. No więc Marysia tam zbliżyła się chyba na 1,5 metra do niej. Inne zawodniczki w ogóle nawet do Polki nie były w stanie doskoczyć poza ostatnią próbą Australijki, tak, która Australika, była to też musimy 5 centymetrów, że jej zabrakło chyba. Właśnie, tak, że nam się zrobiło z Sebą słabo, bo zobaczyliśmy... 5 centymetrów tylko zabrakło, pokazane i wydawało się, że ona rzuciła dalej faktycznie. Ale tak bym powiedział, że tak naprawdę najrówniejszą moim zdaniem zawodniczką w tym konkursie była właśnie Maria Andrzejczyk. Bez wątpienia. Ona miała 5 rzutów powyżej 60 metrów. Kilka na naprawdę dobrym poziomie, bo 63-64 metry to już jest dobry poziom, jak na kobiecy rzut oszczepem. Tylko ten ostatni rzut jej nie wyszedł, spadł tuż przed 60 metrem. Ona naprawdę była równa, ona była dobrze przygotowana i biorąc pod uwagę właśnie to, że rzucała z częściowo naderwanym barkiem, ten srebrny medal jest wielkim osiągnięciem. No i też ona... daje nam 12 krążek na igrzyskach, tak? Tak? Czyli sama... poprawiamy wyniki z ósmy w lekkiej atletyce. Tak, tak. Lekka atletyka no, rzeczywiście uratowała całą naszą ekipę. Ja chciałem jeszcze zaznaczyć, że w rzutach często jest tak, że pierwszy udany rzut któregokolwiek zawodników załatwia sprawę, ustawia konkurs. Bo przeciwnicy... Już jest presja taka i się usztywniają. Było to samo przecież w Monachium w 72 roku, jak Wadek Komar pierwszym rzutem załatwił i... On tam jeszcze zdaje się, że na treningu brał lżejsze kule i rzucał w ogóle jakieś takie odległości, że oni nie wiedzieli, co się dzieje, bo myśleli, że jakiś w ogóle nadczłowiek przyjechał. Z Komarem to tyle by można było opowiadać różnych historii. Zresztą znałem się z Władkiem, bo na obozach razem byliśmy. Aha. I to... No, tam naopowiadał. Jak mówiła młodzież, różnych... dobry agent był. Tak, to o tak, zdecydowanie. Natomiast u mnie jeszcze w wywiadzie, już po konkursie Marysia powiedziała, że dzisiaj przed na rozgrzewce była no, tak, bardzo zdenerwowana. To też mogło mieć taki wpływ na to, że jednak nie miała tego luzu i tam komentatorzy też mówili, że no, robiła tam jakieś drobne błędy techniczne. A no tutaj to jest no, drobny błąd i już ten oszczep nie leci tyle, ile powinien. Czyli podsumowując, jesteśmy zadowoleni z występu Marysi Andrzejczyk. Zachwyca nas fakt, że mamy 12 medali i to tak się wszystko ładnie podzieliło. 4-4-4. Tak. Czy myślicie, że ona... Znaczy, myślę, że spróbuję, jeżeli zdrowie pozwoli, ale właśnie wytrwa do Paryża, bo z jednej strony to jest młoda zawodniczka, 25-letnia, ale z drugiej życie z ciągłym bólem też musi być upierdliwe. Ja chciałem tylko dodać jeszcze do konkursu, że Chinka miała chyba dziewiąty wynik eliminacji, tak? Więc to nie była zawodniczka, o której się obawialiśmy, a potem jej się udał konkurs. No jest... A co do pytania, no to no, przede wszystkim zobaczymy, ile ona będzie pauzowała po Tokio, tak? Bo wiadomo, że będzie musiała ten bark wyleczyć i czy faktycznie wróci do takiego zdrowia, że nie będzie nic bolało. Po dotychczasowej karierze chyba takiego momentu nie było, żeby kompletnie nie miała żadnych problemów z kontuzjami. Ona sama powiedziała, że chce więcej. Od razu po konkursie powiedziała, że chce więcej, że będzie chciała zdobyć medal w Paryżu. Bo to srebro oczywiście też powiedziała, że jest wielkim sukcesem, że bardzo się z niego cieszy, ale z drugiej strony i w Rio, i tutaj w eliminacjach rzucała najdalej. W cały ten sezon przechodziła, rzucając najdalej w każdym konkursie, w którym się pojawiła, aż do dzisiaj. Dzisiaj się nie udało, więc ona widzi, szczególnie po tym rzucie ze splitu, że ona ma potencjał na niesamowite wyniki. Teraz pytanie właśnie pozostaje takie, jak długo będzie pauzować, to co powiedział Kasper, ale też jak będzie się czuć po tym, jak wróci, tak? Bo wiemy, że... No, po Rio pauzowała tak naprawdę no, 1,5 roku, jeśli nie 2 lata. I gdy wróciła, to te problemy i tak były. One nigdy nie zniknęły na stałe.
i odnawiają się bardzo regularnie. I to jest jej największy problem, że tak naprawdę nie może być cały czas w tym cyklu przygotowań. Tak? Ona ma rwany bardzo ten cykl. Musi nadrabiać później, zmieniać, przekładać różne rzeczy. To jest i tak jej wielkie osiągnięcie, że ona rzuciła to srebro. To wielkim jest... osiągnięciem jest też rekord świata we wspinaczce na czas Aleksandry Mirosław. Niestety Polka medalu nie zdobyła i teraz niech Seba wyjaśni dlaczego, bo mało kto to wszystko rozumie. O co tam chodzi? Są trzy konkurencje, tak? Które niestety połączono, niestety dla nas połączono. Bo zawsze one były oddzielnymi na Mistrzostwach Świata, Tak, są oddzielne. Kiedy pojawiła się informacja, że na Igrzyskach będą razem, to na Mistrzostwach rozdaje się medale i oddzielnie, i za kombinację. Punkty się mnoży, to znaczy w finale jest 8 zawodniczek. Punkty dostaje się według miejsc, które się zajęło, czyli 1, 2, 3, tak samo. I chodzi o to, żeby mieć jak najmniej punktów, tyle że właśnie się mnoży. Więc jak Ola była pierwsza, ósma i ósma, bo bouldering i prowadzenie, czyli te dwie pozostałe konkurencje, po prostu odbiegają całkowicie od sprintu i to nie są w żadnym razie jej konkurencje. Ona nie jest w stanie nadrobić, trenując dalej sprinty, przygotowania do nich. No to miała 1 × 8 × 8, czyli 64 punkty. Trochę jakbyś pływał kraulem i nagle by ci kazali płynąć delfinem, chociaż tym delfinem właściwie nie pływałeś albo pływałeś bardzo rzadko na treningu. Troszkę tak. I te 64 punkty, według wszelkich wytycznych, to jest taka minimalna szansa na brązowy medal, powiedzmy sobie. I ona miała dokładnie tyle samo punktów, co zawodniczka, która ostatecznie zdobyła brąz. Tyle, że wtedy liczy się, kto był wyżej w większej liczbie konkurencji, czyli w dwóch co najmniej. No, a że ona była w dwóch ostatnio, no to nie było szansy, żeby zajęła trzecie miejsce. Ale niestety. Dobra informacja jest taka, że w Paryżu te wszystkie konkurencje będą rozdzielone i mając... Nie, nie będą? Sprint będzie oddzielny, bouldering i prowadzenie razem. Czyli dla nas to jest dobre. Jeżeli sprint będzie oddzielny, a że ona jest tak fantastyczna, to wydaje się, że już dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy jedną z kandydatek do medalu do Paryża. No oczywiście, jeśli nic nie przeszkodzi, jak zdrowie czy inne kwestie. No ale tak wyjąwszy takie sytuacje losowe, tak? To wydaje się, że tak, no... Rekord świata pobiła, jeśli się nie mylę, o 12 setnych. Biorąc pod uwagę, że to wszystko się rozgrywa w czasach około 7 sekund, to jest niesamowicie dużo. To jest coś jak Karsten Warholm pobił rekord przez płotki, mniej więcej odnosząc to jedno do drugiego. Jest niesamowicie szybka, niesamowicie dobrze pokonuje te ścianki i właściwie mam wrażenie, że ma wyłączony układ nerwowy. Bo i w eliminacjach bardzo szybko tam była o 1 setną od rekordu świata i później w tej fazie pucharowej, bo tą ósemkę rozgrywa się fazą pucharową, ćwierćfinały, półfinały, finał. O dziwo, ćwierćfinały 4, półfinały 2, bo już ustalaliśmy, że to na igrzyskach niekoniecznie tak jest. No i w każdym z tych pojedynków wygrała spokojnie. W pierwszym zauważyła, że rywalka została z tyłu, spokojnie doszła do góry, w drugim już na maksa i w trzecim w finale właśnie rekord świata. Czyli w tym najważniejszym, gdzie było pewne, że jeśli chcemy powalczyć o medal, musi wygrać tę konkurencję, pobiegła, czy też pospinała się, czy jakkolwiek nazywać najlepiej. Dzisiaj dobry występ sztafety 4x400 metrów panów, gdyby oni nie zwolnili, gdyby nasz mistrz olimpijski Kajetan Duszyński nie zwolnił tak naprawdę na ostatniej prostej, być może byśmy pobili rekord kraju. Czy wróżycie szansę na medal, biorąc pod uwagę, w jakim oni są gazie po tej sztafecie mieszanej, czy jednak tamta rywalizacja jest zbyt, powiedziałbym, mocna i jutro będzie problem. Przypomnę, że jutro jakoś tam po południu, po 14 chyba startują. Mów. Nie, bo chciałem tylko powiedzieć, że ta sztafeta jest mocna i wydaje mi się, że nigdy tak mocna nie była na stadionie. W hali tak, owszem, jak bili rekord świata w Birmingham. Natomiast co zachwyca, to forma Karola Zalewskiego. Bo my się zachwycamy Kajetanem Duszyńskim, wiadomo, finish, tak? Wyprzedza rywali, to się dostrzega na tej ostatniej prostej. Ale przybliżone... Trochę jak piłkarz, który gole strzela, prawda? Tak, przybliżone międzyczasy Polaków według organizatorów, podał Tomek Spodenkiewicz na Twitterze. I Karol Zalewski ma tu 43,79, kiedy Kajetan Duszyński drugi ma 44,39. Karol Zalewski jest pierwszym, według innego na samkę, pierwszym Polakiem, który na swojej zmianie sztafety 4x400 zszedł poniżej 404 sekund. I to 21 setnych. To jest niesamowite, w jakiej on jest formie. Ja podejrzewam, że gdyby startował indywidualnie, gdyby się zdecydował, to mógłby popatrzeć nawet o awans do finału w takiej dyspozycji. Ale generalnie Karol ma tę życiówkę w biegu indywidualnym znacznie gorszą i właśnie szkoda, szczególnie dlatego, że nie biega teraz indywidualnie. Natomiast to jest bardzo ciekawe, że ta sztafeta z Birmingham jeszcze w składzie z Krawczukiem oraz z Omelko, właśnie ich celem było pobicie tego długoletniego rekordu Polski i to im się nie udało i to jest te chłopaki przed Tokio, w ogóle o nich nie mówiliśmy, tak?
i nagle robią czas lepszy niż chyba kiedykolwiek właśnie zrobiła ta oryginalna sztafeta z Birmingham. Przed laty o Lisowczykach, Robert Maćkowiak i tam paru innych zawodników, Piotr Krysiukiewicz, że oni zawsze są w stanie o coś powalczyć. Jesteśmy pewni medalu Aniołków Matusińskiego, oczywiście zakładając, że dziewczyny nie zgubią pałeczki, to tam ta pierwsza trójka będzie, czy niekoniecznie? No myślę, że jedna i druga sztafeta ma bardzo duże szanse na medal. No jeśli tak jak mówiłeś, że nic się nie wydarzy, bo... Wiadomo, że tutaj zawsze coś może nie pójść. A to właśnie jest nasza siła, bo my bardzo dobrze zmieniamy w stosunku do innych reprezentacji. Mamy to wytrenowane. Tak, chyba, my trenujemy te sztafety, bo widzimy w nich naszą szansę, tak? Czyli zarówno u mężczyzn, no odpadli. Krawczuk, Omelko odpadli, tak, w międzyczasie, ale czy Kajetan Duszyński, czy Dariusz Kowalek, oni też już trenowali z tą sztafetą. Te sztafety dają nam szansę, bo powiedzmy sobie szczerze, na indywidualne 400 metrów aktualnie ze światem nie mamy szans. Finały to jest dla nas maks. Natomiast sztafety dają nam szansę na medale na największych imprezach. My to wiemy. Dziewczyny ze sztafety 4x400 biegają ze sobą od lat, z wyjątkiem Natalii Kaczmarek, chociaż ona już i tak chyba 3-4 lata tam gdzieś była w eliminacjach. Miała medal nawet w 2018 roku. Z eliminacji, tak. Ona biegała wtedy w eliminacjach, więc one to mają wszystko wytrenowane. Zawodniczki w sztafetach takich jak USA, po pierwsze tam jest duża rotacja, tak? Bo jest dużo możliwości ustawienia tych sztafet, bo jest dużo zawodniczek na naprawdę dobrym poziomie, ale one raczej skupiają się na startach indywidualnych, no bo to jest dla nich świetne. Taki dodatek, a dla nas danie główne. Tak. Oni nie trenują prawdopodobnie tak często sztafet jak my, albo w ogóle nie trenują. Albo w ogóle, tak, bo właśnie. To widać po zmianach. Na przykład 3x100 dzisiaj obserwowałem, no to te zmiany były słabe i Jamajki i Amerykanki zmieniały fatalnie. Taka wielka improwizacja, tak, nie? Tak. No ale dobrze, bo my znaleźliśmy sobie naszą, powiedzmy, niszę i robimy wszystko, żeby z niej wycisnąć jak najwięcej. No, no to też powinien polegać sport, oczywiście, prawda? Oczywiście, że tak. Taki trochę jakiś fortel Zagłoby, nie będziemy indywidualnie walczyć, no to szukamy sobie właśnie możliwości ale medali. Ale wiecie, to może być piękna historia. Ja nie chcę znowu nakręcać tutaj wszystkich, ale mamy 12 medali, czyli już lepiej niż na poprzednich kilku igrzyskach. Jakby jutro to zamknąć z 13 czy z 14, to nasza bardzo smutna postawa z pierwszych programów już będzie zupełnie nieaktualna. Już jest nieaktualna, ale będzie już w ogóle nieaktualna. Jeszcze pamiętajmy o tej szansie medalowej w kajakach, bo nie zapominamy, a w nocy może też przyjść medal. Czwórka, tak? Czwórce z czego dwie medalistki już tam mamy. Tak. Karolina Maja i Anna Puławska płyną w tej czwórce. Czwórka wygrała eliminację, teraz przed tym półfinał i finał, więc to też jest szansa medalowa. Ja osobiście bardzo bym życzył też medalu Kamili Litwinko, no ale ta szansa jest z kolei taka jednoprocentowa, gdyby na przykład, nie wiem, padało na stadionie i warunki były trudne. Gorszy poziom by je pomógł. 15 medali by pobiło nasz wynik z Sydney, więc w to też możemy celować. Ale też już mamy wyrównany najlepszy wynik złotych medali, więc z XXI wieku 4 medale, przy czym w Pekinie ten czwarty medal dostaliśmy 9 lat później, więc... Troszeczkę się w czasie rzeczywistym jesteśmy usatysfakcjonowani. Trenerze, najdziwniejsza rzecz, jaka spotkała trenera w świecie chodu właśnie, jakaś taka anegdota, czy w tej Gwatemali, czy gdziekolwiek indziej, żeby tym chodem skończyć, skoro od chodu żeśmy rozpoczęli. Oj, trudno mi teraz tak na gorąco wybrać jakąś historię, bo moja żona to twierdzi, że ja powinienem książkę pisać. Aha. Tylko, że mówię... To... Mamy tu wielu zdolnych dziennikarzy gotowych. Dogadamy się. Gdyby to nie był chłód, to może bym się zdecydował, ale kto to będzie czytał, jest problem. Bo... To prawda. Nie wiem, czy panowie znacie Artura Rolaka. No on jest, on u nas ma audycję tenisową w radiu. No więc Artur Rolak to był kiedyś mój zawodnik, on chłód sportowy uprawiał. Okay. Nawet tego pewnie nie wiedzieliście. Ja nie miałem pojęcia. Ja właśnie z nim rozmawiałem na ten temat. Ja mówię, Artur, słuchaj, takie kiedyś przy piwku się spotkaliśmy, nawet niedawno. Pisał tą książkę Radbańskiej. Aha. Mówi, że zarobił jakieś obrywki, bardzo małe pieniądze z tego wszystkiego. Chyba też książka Kubota. Narobił się i ten. Ale mówi, słuchaj, kwestia jest, kto to wyda. Bo napisać to nie jest problem. No to prawda. No, musi być zapotrzebowanie na dany temat, prawda? A ponieważ no, ta nasza konkurencja jest taka, bym powiedział, że niszowa, więc raczej nie wiem. No. Ale wie pan, lepszego momentu nie będzie już, prawda? No tak, nie, no gdyby Dawid teraz. Dawid to mala moja historia. Bo jest złoty medalistą, teraz gorący kartofel jest, nie? Tak jest. No Robert tam napisał, znaczy też ktoś mu tam pomagał, bo pamiętam, że nawet się kiedyś spotkaliśmy wspólnie. Ale ja bym tak, no właśnie mówię, na gorąco to mi nic nie przychodzi do głowy, bo miałem tych różnych historii. Załóżmy, dobrze, powiem taką, jak byliśmy, byłem trenerem w Stanach, pojechaliśmy do
na obóz treningowy do Meksyku, do Chiapas. Mhm. Tam wtedy były walki tych partyzantów, subkomandante Marcos i tam te inne. Tam strzelali się i ten. No i miałem taki trening, żeby trochę zrobić przerywnik od treningu chodowego. Ja mówię, idziemy na taki marszobieg w góry. Mhm. No i gdzieś tam lasy obrośnięte, idziemy, wychodzimy, nagle jakaś polana. I nagle wyskakują jacyś ludzie z kałachami, coś tam krzyczą po tego i widać, że chcą strzelać do nas. Mhm. Na szczęście miałem chłopaka, który bardzo dobrze znał hiszpański. I on zaczął z nimi rozmawiać, zaczął mi tłumaczyć, że my jesteśmy tutaj zawodnikami, że zabłądziliśmy, że my tutaj w ogóle nie mamy żadnej broni. Ani nie. To się okazało, że to partyzanci byli. Mhm. Oni się tam ukrywali w górach, a w mieście, bo to było miasto się nazywało San Cristóbal de las Casas. Wojsko na każdej, bo taka obwodnica była wokół miasta, około 20 kilometrów. Mhm. I na każdej takiej krzyżówce, która, bo tam gdzieś się zbiegały różne te, to worki z piaskiem i ciężkie karabiny maszynowe i wojsko wstawiało. To wam nie przyszło do głowy, że niebezpiecznie? Nie, właśnie to nie przyszło do głowy. Okej, to jest życie na krawędzi. Życie na krawędzi. Przecież jakby nas pociągnęli serią, tam w lesie zakopali, gdzieś zostawili, albo nas by jakieś... Aby pana nie było w stanie igrzysk u nas w programie. Tak, no. Dzięki Bogu, że tak się nie skończyło. Bogdan Błakowski, dziękuję serdecznie. Ja również, bardzo miło. Sebastian Warzecha. Dziękuję. Kacper Marciniak. Dzięki. Jutro Wojtek Piera, który jest takim trochę piewcą smutku, bo jak on prowadzi programy, to my nie zdobywamy medali raczej, ale mam nadzieję, że to się zmieni i że jutro o 17 będzie opowiadał o medalach przynajmniej dwóch sztafet. Znaczy no tylko dwóch, trzech to raczej nie. I może kajakarek. Kamil Gapiński, dziękuję wam bardzo serdecznie. To był kolejny odcinek Stanu Igrzysk. Do zobaczenia.